Jak nazywa się samolot, który transportuje prezydentów Stanów Zjednoczonych? Air Force One. No nie tak do końca i nie tak od razu. W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba poznamy samoloty, którymi latali prezydenci Stanów Zjednoczonych, zanim pojawił się Air Force One. Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy odbył lot samolotem w 1910 roku. Był to Theodore Roosevelt, którego przewieziono w St. Louis na festynie dwupłatowcem konstrukcji braci Wright. To nie był oczywiście flyer, który znany jest jako pierwszy samolot, jaki dokonał udanego lotu z napędem, ale podobny do niego już taki dwumiejscowy dwupłatowiec, gdzie pilot siedział obok pasażera, został wykorzystany i nim Theodore Roosevelt odbył taki pokazowy lot nad publicznością. To były oczywiście czasy pionierskie lotnictwa, no i z racji tego też on nie wykonał tego lotu jako urzędujący prezydent. Prezydentem już wówczas od kilkunastu miesięcy nie był. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, w latach 30. lotnictwo stawało się coraz bardziej powszechne. Wówczas samoloty były czymś przez pewien czas lepiej znanym chyba niż lotniska. Wtedy była taka moda, była taka wizja, żeby rozwijać lotnictwo w oparciu o coś takiego jak łódź latająca. To był samolot, którego kadłub był stworzony tak, że mógł utrzymać się na wodzie i dość późno pojawiły się pasy startowe. Samoloty lądowały na zbiornikach wodnych. I jeden z takich wodno-samolotów niewielkich o nazwie Douglas Dolphin został przystosowany jako samolot do przewozu prezydentów Stanów Zjednoczonych. Wtedy technologia nie pozwalała na nie wiadomo jak zaawansowane przystosowanie. To nie był latający Pentagon ani Biały Dom, to był po prostu Douglas Dolphin, który był wyposażony w wygodniejszą tapicerkę, w wygodniejsze miejsca do siedzenia, w miejsca do spania i jako taki został przekazany do użytku jako transport osobisty prezydenta Stanów Zjednoczonych. On został nazwany Mayflower of the Air. To nazwa Mayflower to jest nawiązanie do pierwszego żaglowca, który w 1620 roku przywiózł osadników angielskich na wybrzeże amerykańskie. Natomiast nie istnieją do tej pory żadne dokumenty świadczące o tym, czy ten samolot kiedykolwiek prezydenta tak naprawdę przewiózł. Prawdopodobnie nie, dlatego że jeszcze do lat 40. trwały dyskusje, czy w ogóle prezydent Stanów Zjednoczonych, czy inne ważne osobistości powinny być transportowane samolotami, no bo uważano wówczas samoloty jeszcze za środek transportu bardzo niebezpieczny i ekstrawagancki. W momencie przystąpienia Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej lotnictwo było już technologią ugruntowaną, nikogo nie dziwiącą i dość zaawansowaną. I w czasie wojny, w 1943 roku, pierwszy urzędujący prezydent został przewieziony samolotem. Był nim Franklin Delano Roosevelt, a ten samolot to był Boeing 314 o nazwie własnej, że tak powiem, Dixie Clipper. To był samolot obsługiwany przez linię Pan Am, którym Roosevelt przewieziony został na konferencję do Casablanki. Wówczas uznano, że transport lotniczy nad Atlantykiem jest bezpieczniejszy, dlatego że bitwa o Atlantyk, obecność wilczych stad niemieckich okrętów podwodnych stwarzały ogromne zagrożenie dla statków i okrętów, które pokonywały ten dystans. Po tym locie stwierdzono, że skoro już lotnictwo jest czymś oczywistym, to trochę głupio, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych był wożony samolotem liniowym. I powstała potrzeba stworzenia samolotu, który będzie tylko służył do tego, żeby przewozić prezydenta. Oczywiście ten Douglas Dolphin, o którym była mowa, już był wówczas ciężkim zabytkiem. Wymyślono samolot większego kalibru, większej skali. Wymyślono samolot C-87. To jest samolot, który jest taką pasażersko-transportową odmianą bombowca B-24 Liberty. I taki samolot o takiej sprytnej nazwie Gessler II został zaproponowany jako transport dla prezydenta. Gessler II można przetłumaczyć jako zgadnij gdzie dwa albo zgadnij dokąd. Taka dwuznaczna nazwa. Natomiast ten samolot po pierwsze generalnie wyglądał na niebie jak Liberator, w związku z czym jego pojawianie się w przestrzeni powietrznej kojarzyło się wyłącznie z nalotem i mogło wywołać różne reakcje. A po drugie to był samolot, który miał średnią opinię, jeżeli chodzi o jego niezawodność. Tam były problemy z silnikiem, tam były problemy w postaci przedostawania się gazów spalinowych czy oparów do kabiny, w związku z czym nie został on zaakceptowany jako samolot dla prezydenta. Natomiast był on na wyposażeniu czy w decyzyjności Białego Domu i przez kilka lat używany był do transportu innych oficjeli niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o to, że pojawienie się samolotu na niebie może wywołać panikę, wtedy nie zaakceptowano czegoś, co wygląda jak bombowiec. Natomiast w 2009 roku, już za prezydentury Baracka Obamy, wymyślono coś takiego jak sesję zdjęciową.
samolotu już wówczas nazywającego się Air Force One, który to wykonał w towarzystwie myśliwców lot nad Manhattanem. On tam krążył na niedużej wysokości po to, żeby zrobić zdjęcie ze Statuą Wolności, z Manhattanem w tle. Natomiast mieszkańcy Nowego Jorku pamiętali, jak skończyła się niespodziewana obecność samolotów kilka lat wcześniej, i ta sesja zdjęciowa wywołała ogromną panikę, ewakuację biurowców, budynków, pociągnęło to za sobą koszty, tak więc tutaj no, nie wyciągnięto lekcji z tego, o czym myślano jeszcze w latach okołowojennych. Zamiast Guesswear II samolotem prezydenckim został samolot C-53 Douglas Skymaster. To był samolot również stworzony dla prezydenta Roosevelta. On był wyposażony w sypialnię, był wyposażony w radiotelefon. Był wyposażony również w specjalną instalację do unoszenia na pokład wózka inwalidzkiego. Pamiętamy, że prezydent Roosevelt chorował na polio, w związku z czym poruszał się na wózku inwalidzkim. I ten samolot został przezwany przez dziennikarzy, taka nazwa do niego przylgnęła, Sacred Cow, czyli święta krowa. Wiadomo, że oficjalom ta nazwa się do końca nie podobała. No i ten samolot został użyty przez prezydenta Roosevelta tylko raz. Był to samolot, który zawiózł go na konferencję do Jałty. Jeszcze przez 2 lata po śmierci prezydenta Roosevelta używał go jego następca Truman, który na pokładzie tego samolotu podpisał akt tworzący amerykańskie siły powietrzne. Nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale do roku 1947 siły powietrzne w Stanach Zjednoczonych nie istniały jako odrębna formacja wojskowa, jako rodzaj sił zbrojnych. One istniały, czy lotnictwo było częścią armii amerykańskiej. Stąd możemy zwrócić uwagę na niektórych filmach, że myśliwce mają na spodzie skrzydeł, nie tylko myśliwce, napis US Army albo US Navy. One należały do marynarki lub do armii. Nie było czegoś takiego jak United States Air Force. To powstało w 1947 na mocy aktu właśnie na pokładzie samolotu Sacred Cow podpisanego. Za prezydentury Trumana wprowadzono samolot C-118 Liftmaster. To był samolot, którego nazwa brzmiała Independence, czyli niepodległość, ale zarazem jest to nazwa miejscowości, z której Truman pochodzi. Ten samolot służył jako prezydencki transport i po raz pierwszy wyróżniał się czymś z zewnątrz, mianowicie miał namalowanego na dziobie orła, jeden z symboli amerykańskiej państwowości. Na naszym kanale mówimy o samolotach zabytkowych. Atrybutem zabytkowego samolotu jest śmigło i najnowocześniejszym samolotem śmigłowym, jaki pełnił rolę samolotu prezydenckiego, był Lockheed Constellation. To był samolot, który został wprowadzony w 1953 roku przez prezydenta Dwighta Eisenhowera. On używał kilku egzemplarzy tego samolotu. Ich nazwa własna z kolei to była Columbin. Był Columbin 2 i Columbin 3. Tę nazwę wymyśliła pierwsza dama, żona prezydenta Eisenhowera. I nazwa ta to jest nazwa kwiatu. Ten kwiat nazywa się po polsku orlik i jest to kwiat, który jest jednym z symboli stanu Colorado, z którego pochodziła żona prezydenta Eisenhowera. Lockheed Constellation to był samolot czterosilnikowy. Niektórzy śmiali się, że jest to samolot trzysilnikowy, dlatego że też jego historia serwisowa była podobno bogata w różne usterki. On miał bardzo charakterystyczne trzy stateczniki pionowe, dzięki którym mógł zmieścić się do współczesnych wówczas hangarów. Natomiast był to samolot bardzo szybki i to był samolot, który miał hermetyzowaną kabinę. Zatem to był samolot, który już mógł wykonywać tam loty substratosferyczne. On mógł latać nad chmurami, mógł latać nad pogodą. On nie był w stanie być doścignięty przez większość z ówczesnych myśliwców, zatem jego osiągi były, można powiedzieć, jego bronią. Egzemplarz, którego używał Eisenhower, był luksusowo wyposażony we wszelkiego rodzaju tapicerki, w telefon, którym można było połączyć się z ziemią, w taki radiotelegraf umożliwiający pisanie tekstu, który drukował się w biurze na ziemi. Ten samolot miał również podłogę wykonaną z marmuru. Columbin 2 jest jedynym samolotem, który używany był przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jako główny środek transportu, który kiedykolwiek został sprzedany prywatnemu właścicielowi. Eisenhower miał w swojej flocie również dwa niewielkie samolociki, które nazywały się Aero Commander, i to są najmniejsze samoloty, jakie używane były do transportowania prezydentów Stanów Zjednoczonych. I teraz będzie punkt kulminacyjny, mianowicie w 1953 roku doszło do incydentu w powietrzu. Oto Lockheed Constellation z prezydentem Eisenhowerem na pokładzie, który leciał z oznaczeniem Air Force 8610, znalazł się w pobliżu samolotu pasażerskiego Eastern Airlines 8610.
i kontrolerom ruchu lotniczego te samoloty generalnie się pomyliły, przez co zostały skierowane w ten sam obszar przestrzeni powietrznej. I wówczas wymyślono, że aby uniknąć takich incydentów, samolot, który przewozi prezydenta, musi mieć sygnał wywoławczy, będący nie do pomylenia z niczym innym. I wtedy zaproponowano, że ten sygnał będzie brzmieć Air Force One, czyli pierwszy sił powietrznych. I tak samolot wiozący prezydenta jest określany od tamtej pory, chociaż wedle Muzeum Białego Domu jest to oficjalnie uznawane za sygnał wywoławczy dopiero od roku 1963. Tak więc nie jest tutaj istotny konkretny egzemplarz, jest tutaj istotne to, że w danej chwili prezydent znajduje się na pokładzie tego samolotu. Zatem za każdym razem, kiedy jest to samolot sił powietrznych, jest to Air Force One. Jeżeli jest to samolot cywilny, jest to Executive One. Jeżeli jest to śmigłowiec, to w zależności od tego, czy jest on obsługiwany przez marynarkę, czy przez armię, jest to Army One albo Marine One. Natomiast jeżeli byłby to samolot Straży Przybrzeżnej, byłby to Coast Guard One. Analogicznie, jeżeli na pokładzie danego samolotu czy statku powietrznego znajduje się wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, to jest to Air Force Two czy Marine Two. Z kolei, jeżeli mamy na pokładzie innych członków rodziny prezydenckiej, wówczas ten sygnał brzmi Air Force One Foxtrot albo dla wiceprezydenta Air Force Two Foxtrot. Dodawana jest literka F, pochodząca od słowa familia, natomiast literka F w międzynarodowym alfabecie przy korespondencji radiowej wymawiana jest właśnie jako Foxtrot. I tutaj mamy jedno z najbardziej znanych, czy chyba najbardziej znane w historii zdjęcie wykonane na pokładzie prezydenckiego samolotu. To jest zdjęcie, na którym prezydent Lyndon Johnson składa przysięgę, przejmując władzę po zamordowanym 2 godziny wcześniej Johnie Fitzgeraldzie Kennedym. I to jest właśnie sytuacja, w której ten samolot w tej chwili stał się Air Force One, dopóki przysięga nie została złożona, był to Air Force Two. Tutaj z różnymi się spotkałem opisami. Jedni twierdzą, że to było w powietrzu, czyli mamy samolot, który wystartował jako Air Force Two, a wylądował jako Air Force One. Natomiast też są źródła, które podają, że to miało miejsce na lotnisku w Dallas. Tak czy inaczej, ten samolot przez chwilę nie był Air Force One, a później się nim stał. To nie jest nazwa egzemplarza, ważne, kto jest na pokładzie. Columbine 3 był ostatnim śmigłowym samolotem w roli Air Force One. Od lat 60. amerykańscy prezydenci używają już tylko samolotów odrzutowych, ale one, jak na nie popatrzymy, jeszcze nie mają takiej aury samolotu zabytkowego, więc na Lockheedzie Constellation skończymy historię Air Force One, czy w zasadzie tego, co było zanim przyszedł Air Force One. Tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się już za tydzień w kolejnych. Dajcie znać, czy się podobało. Subskrybujcie, komentujcie, włączcie powiadomienia o nowych odcinkach i widzimy się. Cześć!